Poprowadzić na przykład ja, Ulfik i ty podcast na Ulif. Bez żadnych podtekstów. O ile Ulfik nie będzie miał z tym problemu, bo moi drodzy, mam takie dziwne wrażenie. Jest! Co ty gadasz? Skąd gadasz? Dzisiaj też obserwowałem twoje miny, nie, i tak dalej, że mam takie wrażenie, że moja obecność tutaj jakoś ciebie nie jeździ na rękę. O. A czy odczuwasz to podczas streama? Wiesz co, bardziej mnie interesuje to, co widzę poza streamem, bo na streamie każdy łapie jakąś łatkę i nie będziesz na streamie jakby dawał takich znaków, nie? Bo jakby jesteś profesjonalny na streamie. Ale pytam tak, teraz już ciebie tak, żebyś powiedział szczerze, nie? No. Czy masz jakieś obawy w związku ze mną i tak dalej? Nie, nie mam żadnych obaw, ale, ale? Jeśli chodzi o takie rozmowy, żeby to rozwinąć o twoją postać, to uważam, że taka rozmowa powinna być poprowadzona prywatnie. W takim razie masz żal do Boxdela, że już ze mną o tym gadał i to też publicznie, na streamach i tak dalej, że tak jakby ci pominął w tym wszystkim? Nie słyszałem tego, ale żalu nie mam z racji tego, że tak jakby decyzyjną postacią w tym projekcie jest Michał. Jakby tu też chodzi o to, że to jest projekt, który chłopaki tworzyli we dwójkę, Ulfik miał też w tym bardzo duży udział i pewnie nie chciałby, żebyś skradł całe to wszystko, co oni budowali, nie? Rozumiesz? Bo jesteś mega przebiegłym ziomkiem. Ulfik, żeby jesteś, nic, ja nie chcę tutaj w ogóle dołączyć jakoś wbrew tobie, ale twojej tutaj, osoby, tutaj nie? Ale tutaj, mówiłem, my możemy o tym porozmawiać prywatnie, bez streama. Spoko, możemy sobie w trójkę pojechać na obiad, usiąść i wszystko przegadać. Też zauważyłem, że nie do końca ci pasuje to, że to zostało przeniesione do Warszawy. Jak czyli najbardziej. Nie pasuje mi co to. Ci się właśnie nie podoba? Ponieważ tutaj ja jestem rodowitym Hanysem i ja bardzo kocham mieszkać na Śląsku. Dlatego mi to nie pasuje. Z racji na rozwój wiem, że pewnie, tak jak wyście mi to wyargumentowali, no, że pewnie gości będzie lepiej, bo pewnie będzie łatwiej ogarnąć gościa, ale ja uważam, że dla chcącego nic trudnego i jak mieliśmy studio w Zawierciu, to Fris potrafił przyjechać, nie? Na przykład. Nie, no tak, to jest ale zobacz, to już musi potrafił być przyjechać w Winnicy. Szczecina. Więc ja uważam, że jeśli program trzyma poziom, to nieważne gdzie on będzie, to ktoś przyjedzie. I w tym roku zapewne chciałbym, żeby coś poszło dalej i żebym nie był w tym miejscu, kurwa, pieskiem Boxdela, który często szczeka. A czujesz się pieskiem Boxdela? Nie, ale często tak ludzie mi zarzucają. Nie czuję się, ale chciałbym się rozwinąć, kurwa. Ale ja w internecie pracuję 4 lata. A bolą cię te komentarze ludzi właśnie, że jesteś takim przytakiwaczem? Ja mam wyjebane na wykop. To są, wiesz, ludzie, którzy, kurwa, nie, no, siedzą... po prostu te... No wiesz, to nie mój vibe. Zacznijmy, Ulfik, od tego, że od genezy. Jak to wygląda z Sylwestrem? W sensie, ty nie masz do niego żadnego problemu. Nie, no nie mam. Bo ludzie zaczęli jakby domniemywać, że pomiędzy tobą a Sylwestrem jest konflikt. Jest jakiś mały konflikt. Nie ma żadnego konfliktu. W takim razie przeczytamy sobie tam 3 komentarze i chciałbym, żebyś odpowiedział na żywca. Dobrze. Jak dla mnie Ulfik zachował się jak każda osoba z godnością i honorem. Mnie też zabolałoby serce, gdyby osoba, z którą tworzyłem projekt od zera, nagle dogadywała się w jego sprawie z kimś innym, nie pytając mnie nawet o zdanie. Żeby nie było, ja się pytałem ciebie o zdanie. No kurde, nie było prowadzonych rozmów, stary, tak, że byliśmy w trzech i przegadywaliśmy wszystko. Ale powiedziałem ci, że jest taka opcja na to, ale że to dalej dołączy do no afery. Tak, i ja to później powiedziałem, że wiesz, to nie było tak dosłownie, powiedziałem to nagle, stary, z dupy, wiesz, na stream, od razu. Ale że co, że Sylwek by został częścią afery? Ale to o tym wiedziałeś przecież. No ale powinniśmy porozmawiać w trzech, to jakby zrobić rozmowę. Ale Sylwek jeszcze nie dołączył do afery, a było powiedziane na streamie tak jakby, że fajnie by było, jakby dołączył. Tak jakby ja uważam dalej, że powinniśmy w trójkę, wiesz, porozmawiać sobie bez streamka na spokojnie. Myśmy na streamie nigdy nie powiedzieli czegoś takiego, że Sylwek już jest w aferkach i już będzie. Tylko powiedzieli, zapytaliśmy się ludzi, że co chodzi. To było takie lightowe i to cię wzburzyło, ale wcześniej mówiłem ci o tym, że jest taka opcja, że będzie. A to wygląda tak, jak gdybyś się dowiedział na streamie, że Sylwek będzie w aferkach. A ja ci o tym mówiłem już wielokrotnie, że były takie plany, że mamy dużo kanałów, są Goatsi, Fame MMA, robimy aferki, teraz dochodzi, wiesz, jaki kanał jeszcze będzie? Dla mnie to było trochę niezrozumiałe, że aż tak hardkorowo, wiesz. No dla mnie to jakby też niezrozumiałe jest to, że dalej nie podjęliśmy rozmowy, nie? No ale Sylwek ci powiedział, że pogadamy o tym po gali. Tak, no pogadajmy po gali, wtedy już wszystko ten i luz. Jakie jest twoje ale odnośnie tego, by współdzielić aferki, żeby stworzyć z tego jeden mocny kanał? To jest kwestia taka, że my sobie w trójkę musimy to przegadać prywatnie. To dalej nie uważam, że powinniśmy gadać na forum. Okej, chodzi ci głównie o kwestię biznesową. Jaki jest plan na to, schemat, jak to ma wyglądać. Czyli strategię. Tak, całą strategię. Ale jesteś otwarty na przykład na to, żeby współtworzyć ten kanał. Jeśli strategia będzie odpowiednia i tak jakby spodoba mi się cały plan, to jasne, że jestem otwarty. Od czego zależy odpowiednia strategia? No to prywatnie pogadamy, aha, no nie wyciągnę z tego, nie, kurwa, stary. Spokojnie, prostota. Słyszysz, ej. Bo ja cię nie chcę tu, stary, wiesz. Nie wiem, kurwa, stary, wjechałeś, jest mielarny, ale w sensie luz, dla mnie to jest luz. Ja nie rozumiem, dlaczego Ulfik się spłakał, nie? W sensie, że ludzie uważają, tak, że się... No. Ja wam powiem tak, ja znam Ulfika grubo, parę lat. Kuba, ty masz nerwice. Mam, mam nerwice. Kuba ma nerwice. Ja chodzę do psychologa generalnie i... Tak.
No i co, mam terapię. Kuba jest znerwicowanym gościem, bo ponieważ wiadomo, miał tam jakąś przeszłość, mniejsze problemy, większe i tak dalej. I Kuba reaguje nawet na takie błahe rzeczy. Odpala ci się układ nerwowy, nie? Wiesz, trochę inaczej jakby to działa. I na przykład ludzie zauważyli... Co, każdy bodziec inaczej nam nie działa, nie? To jakby jest inna reakcja. Na przykład jeśli coś się stanie pozytywnego, to ja niekoniecznie czerpię z tego szczęście i nie mam czegoś takiego, że o kurwa, zajebiście. Naprawdę tak. Coś się udało, nie? Ale jak coś się wydarzy niekoniecznie pozytywnego, to jest jakbyś dostał kurwa knockout, nie? Bo ja się bardzo dobrze dogaduję z Sylwestrem, nie? Codziennie spędzamy z sobą dużo czasu, ja w chuj lubię Sylwka, bardzo go polubiłem w ogóle przez ten projekt Goatsów też, bo wymieniliśmy się jakimś doświadczeniem. Ja uważam, że on ogólnie jest bardzo dobrym twórcą, nie? W sensie, że on zna dużo takich trików YouTube'owych, takich kurwa, takiej tajemnej wiedzy. Sylwek przede wszystkim jest mega dobrym psychologiem. Jest dobrym psychologiem. Wie jak wejść w głowę. Tak, wie jak wejść w głowę. Mi się z nim naprawdę mega dobrze pracuje i to będę gadał w ogóle, że kiedyś wiadomo, były kurwa różne rzeczy, były wzloty, upadki z Sylwestrem, ale tak jak teraz działamy i pracujemy na wspólny sukces, to jest taki kurwa mocny kombos, bo ja wiem dużo i Sylwek wie dużo i są budżety, można inwestować. Aktualnie studio Aferek znajduje się swoją drogą w siedzibie Goats, której jeszcze nie pokazaliśmy, ale jest naprawdę ogromne. Przez fakt, że Ulfik zauważa, że ja się bardzo dobrze dogaduję z Sylwkiem, to dla Ulfika mógłby to być jakiś cios w serce pewnie, nie? Trochę postawiliście mnie przed faktem dokonanym, tak okay. To przynajmniej wyglądało i nie było żadnej gadki. I to mnie tak naprawdę najbardziej zabolało. Czyli nie porozmawialiśmy prywatnie. Po prostu musimy sobie usiąść, ustalić i dogadać, czy to będzie git, czy to nie będzie git. I tyle. No dobra. Powinniśmy tą sprawę załatwić prywatnie, a nie siadać tu, odpalać streama i wiesz, jakąś debatę nakurwiać, nie? No to w takim razie zbijamy pionę i kończymy na razie ten temat. Bo ja rozumiem Ulfika, bo on też jest ojcem tego kanału, a właśnie publicznej. No to tak, jakby on był pomijany w decyzyjności przyszłości kanału. Okej, okay, Plim, to prawda, aczkolwiek mamy dogadany z Ulfikiem, że decyzyjność na aferkach z racji tego, że. To ja nawet na streamie powiedziałem, że tak, bo tak. Są inną za kanał jest Michał, ale fajnie jakbyś zapytał się o zdanie. Nie? Oczywiście, jak najbardziej, tylko ja patrzę na dobro ogółu i strategię, ponieważ pamiętaj o tym, że gdyby ten kanał był regularny i tworzylibyśmy treści cały czas i mógłbym jakby zaufać, że to by było pchnięte przez ciebie, nie, samego, z racji tego, że jest chuj roboty, bo wiesz dobrze, ile jest robot pobocznych i nigdy nie wymagałem od ciebie, żebyś w 100% skupił się na aferkach i ale na innych rzeczach. Były momenty, gdzie ja stary też sam prowadziłem. Tak, i dźwigałeś, też, i dźwigałeś. Tak, i był też moment, że wiesz, chcieliśmy ale wrócić. Ale wtedy nie było tyle pracy pobocznej. Tak, ale chcieliśmy teraz. Też wrócić z VOD, gdzie było w sumie tak, bardzo dużo pracy. A z racji tego, że ten kanał teraz zaczyna być znowu regularny, co mogę powiedzieć? Ja mam taką strategię, że gdyby Sylwek zasilił szeregi aferek i przebudowalibyśmy ten kanał tak, by był takim kanałem sportowym, ale w świecie influencingu, stary, to uważam, że ma to większą przyszłość, niżeli byśmy go po prostu prowadzili we dwóch. Bo wiem, że wtedy do Sylwka można by było dokoptować też jeszcze jedną osobę, no właśnie, mogłaby być takie, wymiana dwójek. Czy właśnie podoba, pytanie nie? takie, że na przykład 2-2. To jest do zrobienia. I coś takiego zrobić jak kanał sportowy na przykład. Tak, no. Że na przykład... Że na przykład od danego tematu masz Turskiego... Na przykład od danego tematu masz stanowisko. I to jest i tak moja dalej, strategia, tak którą ja chcę wprowadzić, żeby ten kanał po prostu fajnie żył. Ja nic więcej nie chcę. Ja chcę po prostu odlepić od siebie tą łatkę, że te kanały, które są tworzone, że ja chcę po prostu, żeby to było spoko, żeby była zachowana cyfryczność. No, żeby była ciągłość. Oczywiście, bo ja na przykład, jak zobaczę, że mam jeszcze drugą dwójkę i oni dźwigają i na przykład Sylwek z kimś jeszcze, nie wiem, obojętnie, albo na przykład Zgrzyt, których mamy blisko siebie, że zaprosimy Rewo i Gimpera, raz na jakiś czas można zrobić koalicję i można razem sobie tutaj posiedzieć. To wszystko jest o tyle spoko po prostu, że cały czas by się coś działo i mnie to też by motywowało później, że kurde, nie dźwigam tego sam, fajnie, bo na przykład teraz przez ten tydzień mnie nie będzie, bo mam coś z Fejmem, na przykład muszę wyjechać, ale już na przykład wiem, że będą 2 streamy stary, gdzie ty dźwigniesz z Sylwkiem i Sylwek dźwignie z jakimś innym partnerem jeszcze.